Damy sobie spokojniutko po swojemu. Oglądamy to, co nas interesuje. Dzień dobry Państwu. Kolejny wyjazd zimowy. Styczeń. Ale całą drogę padało, a teraz nie leje. Jest pięknie. Jakieś maleństwo. Maleństwo jest za małe. Dzisiaj widzę, szuka Peugeota 3008. Akurat jest jakiś... Halo, Morgan! Und Volvo. 50,000. Która Skoda na Boga? A, ta z tyłu. A, Silba. 20 Baujar. 20 rok, 17 tysięcy euro. 5 dych przebiegu. Czy dają Państwo wiarę? No pięknie. A nie szukamy ci Skody. Pan Alik ma zacne pojazdy, jak się okazuje. Ale my lecimy dalej, bo czas nagli. Dawno nie widziany szaran. I tak czysty. Co Państwo, fotel kierowcy? Niebywałe, co? Że nie ma dziur, plastiki niewyślizgane, wyjątkowa okolica. Dzień dobry, Morgan. Dzień dobry, jak swita śnie. Ten jest dobry. Pan stróż placowy jest najlepszy tutaj. Hyundai w kupejce. Raczej nie ma brania. Chwileczkę, się mi coś przybliża, oddala. No. Ten szaran, co on to jest? Fordzik też go nie było. Tu jest, panowie, przejście na drugą część. Chodźcie, przejdziemy tajnym skrótem. Krótko wcił nas dostatek. Kto pytał o A4? Takie RAV4. Ta jest dieslowska. Szukacie zazwyczaj benzyn. Idziemy, mijamy opony. Wszelakie inne zimy, lato, wiosny, jesieni. Widzu pytał, 1.6 zwykła w automacie. Niestety w automacie rzadkość. Jeżeli połączony ze zwykłym 1.6 starym motorem. Ale jak się okazuje, widzu szuka dla małżonki. I to widzę małe utrudnienie. To jest 13 albo 14 rok. Pamiętam, bo pytaliśmy Alika tydzień temu. Siwa skóra, bardzo przyjemna. Wygląda na S-Line, no bo jednak nie ma dziurki. Dziurki trójramiennej i nie ma sygnowania, dlatego są zupełne gratisy dodawane. O! Niedociągnięte. Antarka w dwóch literkach. Dieslowskich w panoramie, ksenonie, skórze i cholera wie czym jeszcze. Wypasiona z Kubana. Piątka w trzech drzwiach. A to Renault, niestety poduszki na górze. Ktoś pytał, żeby lekko pyknięte, ale czy to jest lekko, to ja nie jestem pewien. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij,
Ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach karnych.